16:19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Są takie rozmowy. Tak, są takie rozmowy, kiedy po prostu nie wiem, jak będzie. Myślę sobie, że może być super, albo bardzo super, albo jeszcze bardziej super. Nowy wiceprezydent Gorzowa jest dzisiaj ze mną. Ściąga, sorry, bo nie wiem. Radosław Cujak. Jest, bardzo dobrze. Lepiej niż przy Marcie Wejnar-Wejnarowicz. Nazwisko było trudne, ale tutaj też się udało. Jest. Fantastycznie. Nie powiedziałem Psujak, tylko Sujak. Tak, na no. razie Sujak. A potem jak będzie, to zobaczymy. Dużo starszy jestem. Mogę zaproponować. Tylko nie wiem, czy chcesz. Chcę. Na ty. Na ty. Roman. Radek. Szczała. Witam. Normalnie najlepsi koledzy już. Słuchaj, no... Spoko, nie rzucajmy słów, spoko, jasne. Spoko, zobaczymy, jak nam wyjdzie audycja, jak wyjdzie dobrze. A musisz wiedzieć, ty wiesz, co to jest audycja. No najlepsza wiem. W tym mieście, wiesz, elitarna, żeby tu nie, przyjść. Ja pamiętam, bo ty za każdym razem mówisz, jak przychodzą do ciebie politycy, że ty na nich głosowałeś. To słuchaj, to zrobimy teraz inaczej. Ja na ciebie też głosowałem. Tak, no, właśnie. To zrobimy teraz inaczej, wiesz? Tak. Najlepsza audycja w całym Gorzowie, w zasadzie tylko jej słucham. Żuwik. Żuwik. No i wszystko. Dobrze, zdałeś egzamin na początek. Radek, słuchaj, zebrałem trochę teczki na ciebie, ale generalnie Błaszczak to jest taki dobry redaktor, który nikogo na początku nie będzie zbyt mocno oceniać, ale żeby program był ciekawy, no to trochę cię pokopię. Trochę tak? mięsa musisz rzucić. Tak, ale nie za dużo, bo fory musisz mieć. Okay. To, co mnie najbardziej wkurza, no. to to, że wiem, że kibicujesz za Falubazem. Nieprawda. Absolutnie. Tylko Stal. To też nie tak. Ej. Poczekaj, za każdym razem jak mnie ty odpowiadasz, pyta... Ty odpowiadasz za sport w tym mieście. Fantastycznie. Kopia. No. I jestem dumny z tego, że w Gorzowie mamy tak wspaniały zespół jak Stal Gorzów. Ale jak za każdym razem pytali mnie dziennikarze, komu kibicuję. No bo to jest naturalne, tak? W Gorzowie kibicować albo za Stalą, tak? A w Zielonej Górze za Falubazem. Jak mnie zawsze każdy pytał, komu kibicuję, odpowiadałem jedną rzecz. FC Barcelona. Dobrze, okej, okay. Byłem na Camp Nou, fajny stadion. W porządku. Co jest. Prawda, byłeś tam? Tak, no przez kilka lat nawet to prowadzałem, mieszkałem w Barcelonie przez moment. Naprawdę? Żartujesz. Zdarzyło się. Łe, no ja dużo o tobie rzeczy słyszałem, ale po kolei właśnie. Mm-hmm. No to okay. bo musimy troszeczkę przedstawić twoją osobę. Jasne. Mieszkańcom Gorzowa. Jest to dla mnie oczywiste. Widzimy, gruby, trochę łysy, 30 lat. Brzydki. Tak. Żonę masz? Nie mam. Szukasz? Tak jak każdy. Słuchajcie, dziewczyny. Może nie wygląda, ale ponoć fajny. Jakby co, 0700-324. Nie, spoko. Pomożemy. Ja wiem. Dobra, urodziłeś się? Urodziłem się w Krośnie Odrzańskim. No, 30 lat temu, jakby nie patrzeć. Mało lat. 30 lat, a już taka kariera. Jak ty to robisz? Chciałoby się powiedzieć, Radku. Ale wiesz co, to trochę inaczej, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że człowiekiem się jest, a funkcje się miewa. Raz pracujesz tu, raz pracujesz tam, raz jesteś zastępcą prezydenta, raz asystentem pani marszałek, raz zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Ale Błaszczak jest jeden. Nie ma co ukrywać. Mój przyjaciel mawia tak w takich momentach. Nieważne skąd przychodzisz, ważne dokąd zmierzasz. A to już, radnemu synowcowi musisz tak powiedzieć. Bo on strasznie mnie ostatnio po prostu zabolało mnie. A to ci powiem, zabolało mnie. Co z tym synowcem, o co chodzi? Znaczy wiesz... Ja bardzo lubię, jak rozmawiam z kimś merytorycznie. Jak ktoś mi przyjdzie i powie, Sujak, spieprzyłeś. Super, dlaczego spieprzyłem? Pokaż mi to, to i to. No ale jak ja przychodzę tutaj na propozycję prezydenta Wójcickiego, a słyszę od jednego czy drugiego radnego, że moim największym minusem jest to, że nie jestem z Gorzowa. Mało tego, gdzieś czytałem, że w ogóle pochodzę z jakiejś zapyziałej dziury, jego słowa, Krosna Odrzańskiego, jeszcze jedzie po mieście, które musisz, kocham i uwielbiam, słuchaj, no to sorry. Słuchaj, no to... bo wiesz, w Gorzowie jest parę ważnych, cenionych osób w tym mieście. Oczywiście. Tak? Najpierw Błaszczak, potem długo nic i potem zaraz synowiec. Tak. I jak chcesz fikać z synowcem, to ja ci jako twój starszy kolega dobrze radzę. Ale ja nie chcę. Nie idź tą drogą. Ale ja nie chcę. Nie idź tą, Radek, drogą. Nie, bo ale synowiec poczekaj. To jest gość w tym mieście. Fantastycznie, ale ja nie chcę. I ja nigdy nie powiedziałbym,
o synowcu, że to jest osoba, która nie ma kompetencji, nie jest inteligentna, nie robi nic dla tego miasta. Nie, nigdy bym tak nie powiedział. Wiem doskonale, jaki każdy radny ma zasługi i w ten sposób. Może trzeba mu trochę wybaczyć. Wiesz, on się spodziewa dziecka, pani Ania ma za chwilę urodzić, trochę może zdenerwowany jest. No dobra, no to jak jest zdenerwowany, nie wiem, niech sobie obejrzy polską kadrę w piłkę nożną, grali ostatnio, wygrali mecz i może się zrelaksuje. Ja nie będę rozmawiał o maturze. Nie będę rozmawiał o tym, że chciałeś sprzedać tam maturę. A moglibyś się. A po co? Jak to po co? Bo chcesz wszyscy... o tym porozmawiać? No to dobra, no to jedzie. Czemu chłopie chciałeś sprzedać swoją maturę tak tanio? Bo ja, nie, napracowałeś się, ale ponoć ty za chipsy ją sprzedałeś. Nieprawda. No. Jak to było? Nieprawda, za chipsy nie było. Rozdałem. To jak? Rozdałem. Potem była sytuacja taka, że kilka osób, ponieważ do tej pory jestem, wyrzucą mnie zaraz, wiesz? Nie, dawaj. Do tej pory jestem prezesem Stowarzyszenia Młodzieżowego w Krośnie Odrzańskim, a zapisaliśmy sobie w statucie, że mogą być tylko i wyłącznie osoby do 30 roku życia. Ale ty już skończyłeś 30. Tak, więc zaraz mnie wywalą. Tam miałem sporo osób, które były właśnie w okresie, gdzie zdawały maturę i gdzieś tam im sobie porozdawałem, powiedziałem, słuchajcie, ja mam fajną pracę, na którą dostałem dużo punktów. Tematów. Dużo to znaczy ile? Do maksa. Maksa tak chyba dostałem. Jesteś, czy nie pamiętam teraz. No jak można było ściągać? To jest prezentacja była. Aha, no dobra. Ta, ja wiem, ja no, zdawałeś inną maturę, no okej. Okay. A ja zdawałem, już byłem pierwszym rocznikiem, który zdawał nową maturę i tam była po prostu prezentacja. I no trzeba było wyjść przed komisję, powiedzieć kilka zdania. Miałem fajny temat, miałem różne obrazy II wojny światowej w literaturze i filmie. Tym bardziej, że sobie wziąłem nie szablonowo, czyli nie tak jak zawsze Kamień na szaniec i tak dalej, tylko sobie wziąłem sobie Kompanię Braci, serial HBO, super sprawa. Wziąłem sobie film Romana Polańskiego Pianistę. Do tego dorzuciłem wiersz Baczyńskiego Pokolenie. Fajnie wyszło. Naprawdę wyszło fajnie. Potem moja polonistka mówiła, że Radek, naprawdę szacun. No i pomyślałem sobie, fajnie, no to może dla kogoś będzie to inspiracja. Poszło. Dobra, dobra, zarobić chciałeś. No jak zarobić, skoro ci mówię, że część rozdałem, a dwie prace chyba sprzedałem, nie pamiętam. No dobra, dwie, czy nie. Ale to jak o tym, o twoim okresie młodzieńczym rozmawiamy, o seksie nie będziemy rozmawiać, no, o dragach też nie, bo, no nie. Nie, bo jeszcze Wójcicki cię wyrzuci, a ja bym chciał, żebyś pokazał, że można. Ale ja bym chciał o hip-hopie trochę porozmawiać. Śmiało. Słuchaj, rapujesz jeszcze? Nie, no co ty. A czemu nie? Nie, słuchaj, to była zabawa. A coś spróbujemy? Nie. Ja bym, nie ma takiej możliwości. Znasz to. Hej, falu bas. Wiesz, jak się w Gorzowie mówi. Zdech, pies, dobra? Ja robię bita, a ty rymujesz, nie, dobra? Ma opcji. Nie ma opcji, namówisz mnie. No to mnie. Na coś innego. Nie namówisz mnie. Ale powiem ci dlaczego nie. Wiesz, jakbyś mi zaimponował, jakbyś coś zarapował. Ja wiem, tak, ale ja nie mogę tak zrobić w pierwszym programie od dlaczego razu. Nie? No bo musimy zostawić coś, żebyś mnie zaprosił na następny. Stary, ja się już w ogóle boję, czy ja cię kiedykolwiek jeszcze w życiu zaproszę. Czemu? Ty wypadasz chyba trochę lepiej ode mnie, wiesz? Nie, dlatego, nie ma takiej opcji. Stop. Robię przerwę. Radek, nie zabieraj mi show. Fabryczna 19. Przez myśl mnie prezydent dzisiaj ze mną. Już gościa lubię. Teraz frytki. Panie prezydencie. Tak. Ha, 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 hi, 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 a tu się trzeba do roboty wziąć. No, nie będę ukrywał, że pole mam duże do popisu. Zarabiasz dużo pieniądze. Mhm. Z moich podatków. Mhm. Tak? Tak. Ile zarabiasz? To jest kwestia prezydenta Wójcickiego, już nawet mówiłem w innym radiu, ale nie tak fajnym jak to. Słusznie. To jest w granicach około 10 tysięcy złotych brutto. Ale brutto. Tak, no oczywiście mówimy z dodatkiem specjalnym, z dodatkiem funkcyjnym, bo tam podstawa... To tam siódemkę na rękę tylko masz. No nie tylko, nie przesadzaj. No to jest kupa forsy. Poważnie? No, to jest kupa forsy. Słuchaj, ale ty w mieście wojewódzkim teraz mieszkasz. A to wiesz... To nie popierdziuka, problemy, jak mówił? Problemy wszędzie mówił, są, że tam takie zabita dziura, no, coś takiego. No, to nie dziura krosnoczańskie. Chłopie, to jest miasto wojewódzkie. Fantastycznie. Żeby była sprawa jasna. Nie ma dwóch miast wojewódzkim w tym województwie. Jest jedno. Tam, gdzie jest wojewoda. Gorzów, tak? Tak, Gorzów. Tak, jak mówisz. Gorzów Wielkopolski. Tak, jak mówisz. Stolicą województwa, tak? Tak, muszę cię mówisz. Trochę poedukować, tak? Dobrze. W ogóle Bartek z Marzlik, to wiesz, kto to jest? No, Żużlowiec. Krzysiu Kasprzak, tak? Wszystko kumasz. Tak. Nie, ja...
Nawet słuchaj, ostatnio miałem okazję jeść jedną pizzę z Adrianem Cyferem. O! Tak, ale to... A Adriana sprzedamy, wiesz? No, ja słyszałem, bo on przekroczył wiek juniorski, tak? No przekroczył, no był chłop, już seniorem jest, a na seniora chyba nie da rady sobie. Byliśmy z przedszkolem, z dzieciakami, zjedliśmy pizzę. W ogóle wiesz co, słuchaj, w ogóle jakbyś chciał, żebym ja ci czymś tam pomógł, tak? A ja już numer mam, to wiesz, ja będę do razu. Dobra, ale nie, jak chcesz, możemy obgadać kogoś. Dawaj na tapetę, ja ci powiem, kto to jest. No, ciach. Nie, no już chyba większość osób znam, poznałem. A najlepsze było, to ci sprzedam. No. Fajna sytuacja. Pierwsze spotkanie z Grażyną Wojciechowską. Grażyna, moja ulubiona pani radna. Ale powiem ci, że naprawdę fantastyczna osoba, bo powiem szczerze, że pani Grażyna ma aparycję, mówi, że tak powiem, tak donośnym głosem, ale ona w tym wszystkim załatwia masę ważnych, potrzebnych rzeczy. I powiem szczerze, że okej, ale jedną rzecz, która mi się niesamowicie podobała na sesji Rady Miejskiej, wchodzę. Słuchaj, pierwsze wejść na sesję Rady Miejskiej było teraz pod koniec września. Wchodzę i podchodzę się przywitać, no przecież jestem najbardziej, tak? Witam serdecznie pani radna, nazywam się Radosław Sujak i pan prezydent powierzył mi funkcję zastępcy prezydenta do spraw społecznych. Ja pana znam, pan jesteś za młody, niekompetentny i spoza Gorzowa. Ja mówię, no z tych rzeczy, które pani wymieniła, to dwie się zgadzają. Zatrudnił mnie Wójcicki, nie jestem z Gorzowa, no już nie byłem wtedy jeszcze z Gorzowa, już jestem. Jestem. Z Grażyną jest tak. Słuchaj, nie zadzieraj z synowcem i z Grażyną. A ja nie mam zamiaru z nim zadzierać. Z innymi może zadzierać. Nawet ze mną, ale z nimi nie zadzierać. Nie, no daj spokój. Radek, bardzo cię proszę. No. Nie, słuchaj, nie mam zamiaru. Jak będzie wszystko dobrze, przytuli cię do piersi, a ma do czego, słuchaj, ma do czego. I będzie dobrze. Grażynka, zaufaj Radkowi, to mój kolega. No trzeba mu dać jakieś fory, nie? No fajnie byłoby na sam początek, już mi załatwiłeś jedną rzecz. Tak. Kurde, fajne. Radek, ja chyba pierwszy raz czuję, że ten program jest za krótki, wiesz? Temat jeszcze nie przygotowałeś do końca. Tyle rzeczy do omówienia. Jedną rzecz muszę wyjaśnić. Śmiało. Bo ktoś tu kłamie, wiesz? Bo albo znowu mnie kłamie Wójcicki, albo mnie ulubiona pani poseł kłamie. Bo ja, a jaka jest prawda? Ja wiem. No, i dobra. Teraz się okaże, czy ty też kłamiesz. Jasne, mów. Jak to się stało, że ty zostałeś wiceprezydentem Gorzowa? Kto ci to załatwił? A to jest też fajna historia. Dawaj. To jest też fajna historia, już słyszałem. Ale ty nie mów, co słyszałeś, tylko mów mi, jaka jest prawda. Ale nie, poczekaj, bo to jest ważne. Robotę załatwiła mi Elżbieta Polak, robotę załatwiła mi Sibińska, surowiec jeszcze dzwonił, że załatwił mi robotę. Ja dodam od siebie, że jeszcze interweniował Schetyna, a także było śmiesznie, to jeszcze poprosiłem Tuska. Bez jaj. Z Jackiem Wójcickim znamy się naprawdę od jakiegoś czasu. Znamy się przez Marka Cebulę, burmistrza Krosna Odrzańskiego. Spotykaliśmy się na konwentach różnego typu, na konferencjach. I tak któregoś razu sobie po prostu rozmawialiśmy o różnych sprawach, ale to już było naprawdę kilka miesięcy temu, czy nawet kilka lat temu, jak jeszcze był wójtem Deszcz, na swoją drogą. I gdzieś w granicach, w okolicach wakacji zadzwonił i zapytał... I chcesz mi powiedzieć, że Wójcicki, stanowisko, które miał uzgodnione, że idzie dla Platformy Obywatelskiej, o tak sobie wiesz, Radka znalazł gdzieś tam w Pściu Dolnym i go sobie tu sprowadził, tak? I co, nie konsultował tego z Krysią, ani z Elą? W Krośnie Odrzańskim, bardzo ładne miasto, zapraszam cię tam. Natomiast jeżeli chodzi o tą umowę, ja nie wiem, ja nie widziałem żadną umowę. Widziałeś jakąś umowę? Masz tutaj? Ja słyszałem, że Błaszczak ma taką szufladę, gdzie ma wszystko. Umowy takie koalicyjne. O co tutaj wszystko chodzi. Ale nie, słyszałem, kumam, Jacek, no... Jacek wbrew pozorom dobrze to rozgrywa. Słuchaj, żeby było jasne. Temu troszeczkę. Nie, a poczekaj. Swoje robi, poczekaj, no. Żeby było jasne. Krysię Sibińską znam naprawdę od dawna. Moja ulubiona pani poseł. I uważam ją za naprawdę bardzo dobrego parlamentarzystę. Elę Polak znam też od jakiegoś czasu, nawet przez moment u niej pracowałem i też w porządku. Tu się nie będę wypowiadał. No, nie ma sensu. Nie ma sensu. Wiemy, jaka jest sytuacja i tak dalej. I tyle, co mogę ci powiedzieć. No a to, że Jacek Wójcicki zdaniem komentatorów, opozycji, zdaniem opinii publicznej ma jakąś jedną czy inną koalicję, to, wybacz mi, ale ja nic na ten temat nie wiem. Ale to, że samorządowiec, jakim jest prezydent miasta Gorzowa, musi wspierać wszystkie grupy polityczne po to, żeby ten Gorzów musi się rozwijać, po to, żeby można było mieć dostęp do programu rządowego, do to, żeby można było mieć dostęp do programów Urzędu Marszałkowskiego. No to sorry, to nie jest koalicja. To jest po prostu zaradność samorządowca. Polubiłem cię, gościu. Na zdrowie. Fabryczna 19. Nowy prezydent jest z nami. Na razie wice.
Nie, żartowałem. Nie, no ale widzę. Nie rób mi teraz, naprawdę Jacek za to wyrzuci z roboty, jak mówisz na razie. Nic takiego, co ty? No bo możesz sekretarzem za chwilę zostać. U nas tak się dzieje, najpierw się jest wice, potem sekretarzem. A mogę równie dobrze zostać instruktorem merytorycznym i organizować imprezy w Centrum Kultury, Radek, bo takie rzeczy lubię. Umawiamy się za pół roku na rozmowę. Okej. I już będziemy rozmawiać merytorycznie. Dzisiaj miałeś duże fory, dzisiaj było ha, 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 fajnie i tak dalej, i zdałeś egzamin. A za pół roku porozmawiamy merytorycznie. Jesteśmy umówieni? To oczywiście, panie prezydencie. Fantastycznie. Nowy prezydent był dzisiaj ze mną. Fabryczna 19. Dziękuję bardzo.